Strzeliśmy bramkę w 16 minucie. Darek Kosica bardzo ładnym lobem nad bramkarzem z okolicy 16 metrów wyprowadził nas na prowadzenie. Później mniej więcej mecz się delikatnie wyrównał. Bliżej przerwy jednak to Sęp troszeczkę zaczął przeważać i lekko nas zdominował, czego efektem była bramka pod koniec pierwszej połowy, gdzieś w 41 minucie, tam lekka przebitka, troszeczkę jednak nas przycisnęli. Wiedzieliśmy, że na drugą połowę przystanie 1-1, chłopaki na pewno, gospodarze będą chcieli pójść za ciosem i doprowadzić do zwycięstwa. Natomiast wydaje mi się, że jednak w drugiej połowie troszeczkę i my lepiej zaczęliśmy grać, chociaż z drugiej strony ta piłka jednak wysoko latała. Ale jednak wydaje mi się, że koniec końców wynik pokazuje, że jednak gdzieś udało nam się strzelić dwie bramki, jedna z karnego, jedna po akcji. Wyszliśmy na prowadzenie 2-1, 3-1, 9 zwycięstwo z rzędu, walczymy dalej. Zobaczymy, co będzie na koniec sezonu. Początek meczu przeciwnik przeważał, strzelił bramkę po kontrze, po naszych błędach. Staraliśmy się odrobić to wszystko, zaczęliśmy grać lepiej piłką. W 20 minutach nam się to udało pod koniec pierwszej połowy. Druga połowa zaczęła się, że siedli na nas. Tylko ciężko nam było to odbudować. Druga bramka trochę podcięła nam skrzydła. Ogólnie mecz jakoś piłkarsko słabo wyglądał. Boisko trochę jeszcze się nie nadawało. W niektórych miejscach było bardzo grząsko. Graliśmy z mocną drużyną z czubka tabeli. Za tydzień znowu wyjeżdżamy do Zbuczyna, też są z przodu. Będziemy walczyć, musimy się utrzymać w lidze i będziemy o to dbać.